Dziś, 30 sierpnia, w starostwie powiatowym w Tarnowie na zaproszenie Komisji NZZ Solidarność Grupy Azoty odbyło się spotkanie poświęcone trudnej sytuacji przedsiębiorstwa. Oprócz związkowców, wśród nich przewodniczący Artur Jasiński, w spotkaniu wzięli udział m.in. posłanka do Parlamentu Europejskiego, była premier Beata Szydło, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Ćwik, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Anna Pieczarka i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Spotkanie miało charakter zamknięty, jednak w części otwartej dla dziennikarzy stwierdzano, że jednym z głównych problemów azotów jest Zielony Ład i decyzje podejmowane w Brukseli oraz w Warszawie. W efekcie nasz kraj zalewają tanie rosyjskie i białoruskie nawozy. Podkreślano też, że samo istnienie grupy azoty ma ścisły związek z bezpieczeństwem żywnościowym Polski. Ustaliliśmy sobie taki plan działania, żeby zainteresować trudną sytuacją grupy azoty jak najwięcej decydentów instytucji, bo sytuacja jest nader skomplikowana. Tak jak tutaj, no, dziękuję panu staroście, że pomógł mi zorganizować to spotkanie, bo ciężar problemów grupy azoty leży w Warszawie i w Brukseli. Z całym szacunkiem, że można mówić, oczywiście duża inwestycja w policję, która gdzieś tam obciąża, tak, przeinwestowanie, no analizy mogą pokazać, że trochę jest przeinwestowane, ale problem leży w cłach, na nawozy, na tworzywa. Problem leży w napływie rosyjskich, białoruskich nawozów, które zalewają nasz kraj. I możemy zaklinać rzeczywistość, możemy oszczędzać na pracownikach, ale my tej grupy nie uratujemy, jeżeli nie będzie decyzji politycznych w Warszawie. I tutaj też zaprosiliśmy pana ministra Ćwika z Kancelarii Prezydenta, bo chcemy jak najszersze grono zainteresować, żeby wspomóc tą grupę, bo my jesteśmy zgodnie z analizą Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego trzecią największą gałęzią przemysłową w Polsce, która zatrudnia blisko, jak dobrze pamiętam, 270 tysięcy ludzi. Więc naprawdę jest o co walczyć. I na sekcji przemysłu chemicznego ustaliliśmy sobie, że poprosimy europosłów z naszych rejonów, no, tu w Małopolsce pani premier jest przedstawicielem w Unii Europejskiej, i to tam trzeba ten problem załatwić. I prośba do pani premier, żeby pomóc, powiedzieć, co z naszej strony możemy zrobić i w jaki sposób europosłowie polscy czy z miejscowości, gdzie są oddziały grupy azoty, największych spółek, co trzeba zrobić, żeby nakierunkować decyzje w Unii Europejskiej, żeby ratować przemysł w Polsce, bo to nie jest tylko problem przemysłu chemicznego, bo my w ramach sekretariatu mamy też i ceramików, i szklarzy, i farmaceutów, i nie wiem, kogo tam, no, gazowników i tak dalej. I te problemy dotyczą wielu gałęzi przemysłu. Zielony Ład, brak ceł, no, ja to nazywam antydumping, dumping, czyli sprowadzanie nawozów i tworzyw na przykład też z Chin i nie wiadomo jeszcze z jakichś rejonów świata, więc duże pole do popisu jest tam właśnie w Brukseli. I jeżeli nie zmobilizujemy się, to przemysł w Polsce padnie. I największą schizofrenią, ja to tak cały czas nazywam i głośno mówię, bo Unia Europejska, pseudo praworządność w Polsce, co tydzień się spotykali, podejmowali rezolucje i tak dalej. Rosyjskie, białoruskie nawozy zalewają Polskę, gdzie jest zakaz wprowadzania gazu z Rosji, a przecież nawóz jest produkowane z gazu, czyli my ściągamy nawóz z Rosji, dajemy na wojnę Putinowi, a z drugiej strony dajemy broń Ukrainie. Przecież to jest, no jeżeli ktoś, Unia Europejska tego nie widzi, to tu jest właśnie ta praworządność. Jeżeli nie otrzeźwieją, to my po prostu zamkniemy cały przemysł w Polsce. Tyle, dziękuję. Dobrze, że się spotykamy. W przyszłym tygodniu rusza Parlament Europejski. Po wakacjach zaczynają się prace Parlamentu Europejskiego. No, będzie też przede wszystkim wybrana nowa komisja. Na czele komisji, jak Państwo wiecie, stoi Ursula von der Leyen.
która no, była jedną z najbardziej promujących i forsujących Zielony Ład politykiem w poprzedniej kadencji. Oczywiście rozpoczął pracę Franz Timmermans, ale później po jego odejściu to ona tak naprawdę była przede wszystkim tym politykiem, który najbardziej parł do tego, żeby ten Zielony Ład w takim bardzo drastycznym wymiarze został przyjęty. I te wszystkie regulacje, które, tak jak pan słusznie, pan przewodniczący powiedział, które są problemem dla przemysłu polskiego, ale i europejskiego, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że niedługo, jeżeli będą dalej kontynuowane te działania, które zostały rozpoczęte, to niedługo będzie tak, że Europa będzie kompletnie niekonkurencyjna gospodarczo i nasz przemysł zostanie praktycznie zlikwidowany. Ale muszę państwu powiedzieć tak, że pewna refleksja wśród polityków, tych, którzy podejmowali te decyzje i byli w tej grupie forsującej Zielony Ład, już została wzbudzona przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. No tutaj bardzo, myślę, zadziałały na wyobraźnię i przede wszystkim uświadomiły, że to jest droga donikąd, strajki rolników, te protesty również i pracowników różnych branż, które w całej Europie, w całej Unii Europejskiej miały miejsce w ostatnich miesiącach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nie ma jeszcze oczywiście oficjalnego stanowiska, co będzie z Zielonym Ładem, ale wśród polityków frakcji ówcześnie rządzącej w tej chwili też już takie głosy, że ten projekt powinien być poddany pewnej rewizji i analizie, było słychać. Więc no, miejmy nadzieję, że jednak ta nowa kadencja Parlamentu Europejskiego doprowadzi do tego, że te złe przepisy, które są wymierzone w gospodarkę europejską, zostaną zmienione i zostaną zlikwidowane. Kolejną sprawą są oczywiście cła, o czym pan przewodniczący też mówił, na nawozy i wpływ tych nawozów z Białorusi, z Rosji i z Chin, które no sprawiają w tej chwili, że no wy nie macie szans, żeby konkurować po prostu z nimi. Zobaczymy, kto będzie nowym komisarzem do spraw gospodarki, przemysłu. To wszystko zaczyna się w tej chwili kształtować i we wrześniu powinniśmy poznać ten skład, więc to będzie też, można wtedy ocenić, jakie są szanse i pole, do jakiego momentu będziemy mogli negocjować te zmiany. Z mojej strony na pewno państwo macie deklarację, że tu będę te działania podejmować. Ja jestem też w komisji ITRE, czyli w komisji zajmującej się gospodarką, przemysłem, energią. Między innymi dlatego też kontynuuję, bo w poprzedniej kadencji też byłam członkiem tej komisji, kontynuuję pracę tam, żeby właśnie zajmować się takimi sprawami. Także będziemy na pewno po dzisiejszym spotkaniu ustalimy pewien kalendarz działań, scenariusze różnego rodzaju, no i będziemy podejmować te działania. O przyszłości Azotów rozmawialiśmy w kontekście trudnej sytuacji właśnie związanej z zalewem zza wschodniej granicy nawozów, które za mniejsze pieniądze można kupić, ale też jeśli takie działanie zostanie utrzymane, to bardzo łatwo wyobrazić sobie taki scenariusz, że jak już całkowicie się uzależnimy od tych nawozów, które wpływają zza wschodniej granicy, to ktoś nagle ten kurek zakręci, a w perspektywie mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym naszego kraju i bezpieczeństwie żywnościowym całej Europy, bo jeśli nie będziemy mieli u siebie wszystkiego, co jest potrzebne do tego, aby skutecznie dobrą i konkurencyjną żywność produkować, to Europa w pewnym momencie może doświadczyć tego, co nazywa się głodem, a tego byśmy na pewno nie chcieli. Dlatego też te rozmowy już w grudniu trwały w Kancelarii Prezydenta i otwartość na to, aby takie spotkanie powtórzyć także z przedstawicielami związków zawodowych jest. Niedawno odbyło się analogiczne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych wszystkich działających w grupie PKP Cargo. Rozmawialiśmy o trudnej z kolei tam sytuacji w innym obszarze, ale także strategicznej dla bezpieczeństwa państwa polskiego spółki odpowiadającej za przewozy. Tutaj mówimy o bezpieczeństwie
żywnościowym Polski. To jest jeden z aspektów, który na pewno jest bardzo istotny, dlatego też moja obecność i deklaracja do tego, że jeśli tylko będzie taka wola w imieniu pana prezydenta, mam taki mandat, aby taką deklarację złożyć. Spotkanie i rozmowa, myślę, dzisiejsza daje podwaliny do tego, żeby zastanowić się też, co dalej. Proponuję też rozważyć taki scenariusz, żeby dyskusję na ten temat przenieść także na Radę Dialogu Społecznego. To jest rada, na której tego typu rozmowy powinny być podejmowane. Mamy teraz pewne trudności z tym, aby na Radzie Dialogu Społecznego odbywał się skuteczny dialog. Na to skarżyli się też związkowcy z PKP Cargo. Przewodniczy Radzie Dialogu Społecznego pani minister Dziemianowicz-Bąk. Według opinii związkowców na dzisiaj tego dialogu nie ma, ale 7 października przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego przejmuje Solidarność i przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego od 7 października będzie Piotr Duda. Myślę, że to będzie też okazja do tego, abyśmy mogli o tych obszarach w obecności przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych porozmawiać. Także dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Na pewno w głosy, które panowie będziecie prezentować, będę się bardzo uważnie wsłuchiwał. Dziękuję dla koordynatora tego spotkania, pana starosty Jacka Chudymy. Jakby już od kilku lat w tym wszystkim uczestniczymy i to, co ja uważam, że powinno się na pierwszym względzie postawić, to te tematy, o których tutaj dzisiaj będziemy rozmawiać, powinny być przede wszystkim ponadpolityczne. Nie powinniśmy kierować się w tych tematach polityką, ponieważ jest to dobro państwa, czyli państwa praca, która jest bardzo ważna dla wszystkich. I to, co powiedział przed chwilą pan minister, to jest bezpieczeństwo żywnościowe dla nas wszystkich Polek i Polaków. Więc tutaj rządzący przede wszystkim też na tym temacie powinni się skupić. Trzeba podkreślić, że na pewno nie jest to łatwy temat, biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, które są teraz w Unii Europejskiej, o których pani premier też wspomniała, ale powinniśmy stanąć na wyżyny i zabezpieczyć państwu pracę, a nam wszystkim to bezpieczeństwo żywnościowe. Mimo że tak jak mówimy, to nie jest pierwszy temat, bo wiemy, co dzieje się chociażby z Pocztą Polską, z PKP Cargo i jakie są sytuacje.